Proszę Państwa, kontynuujemy obrady. Proszę o zajęcie miejsc. Proszę Państwa, przechodzimy do 9 punktu. Wolne wnioski i informacje. Chciałabym od razu powiedzieć, że na początku sesji, proszę Państwa, przeprosiłam za swój błąd w związku z tym, że powinna być bezwzględna większość, jeżeli chodzi o ustawowego składu, jeżeli chodzi o wprowadzenie. Jednak bardzo proszę pamiętać, że obowiązkiem każdego radnego jest znajomość statutu. Pani wiceprzewodnicząca, mam nadzieję, że pan poczuła się do obowiązku mnie tutaj wspierać i nie odcina się pan ode mnie. W związku z tym wydaje się, że błąd popełniliśmy my wszyscy, tak? Proszę Państwa, ja naprawdę nie chcę skalować tego problemu i bardzo proszę was o współpracę, jeżeli czujecie się urażeni moją wypowiedzią po wejściu maszyn, to was bardzo przepraszam, ale takie było moje zdanie w tamtej chwili. Było ono podyktowane tym zachowaniem. To tyle. Ja oczywiście w sprawie tego świadczenia się ustosunkuję do Państwa. Jednak chciałabym nadal podkreślić, żeby to nie było, żeby to nie poróżniło i nie wpłynęło na naszą współpracę i pracę gminy, tak? Dziękuję bardzo, to była moja wypowiedź. Bardzo proszę teraz pana Wiesław Matusa. Ja mam pytanie oczywiście do pierwsze do pani wójt, drugie zaś do pani przewodniczącej Komisji Budżetowej. Pierwsze pytanie do pani wójt. Pani wójt, na Dzień Strażaka OSP w Stowarzyszeniu OSP Drwica była pani jednym ze sponsorów, prawda? Chciałbym się, gmina zasponsorowała pani. Chciałbym się zapytać, bo taka była wypowiedź w Dzienniku Bałtyckim i na forum, że była pani podziękowana dla sponsorów, prawda? Czy nie? Chciałbym się zapytać, jaka była kwota dofinansowania tego festynu? Drugie pytanie do pani przewodniczącej Komisji Budżetowej to, co jaki czas zbiera się Komisja Budżetowa i czy nie sądzi pani przewodnicząca, że tych spotkań jest o wiele za mało w stosunku do problemów, jakie mamy w naszej gminie? Dziękuję bardzo. To było wystąpienie pana Wiesława Matusaka. Bardzo proszę o odpowiedzi. Pani, jeśli chodzi o Dzień Strażaka w Drwnicy, czyli o ten festyn, tak? Tak, to najczęściej dzieje się tak, że ja w ogóle nie przekazuję żadnych kwot, tylko bardzo chętnie kupuję dla dzieci jakieś nagrody, zabawki, książki i tak dalej. I jeżeli to robię sama, to robię to ze swoich środków niebudżetowych. Natomiast jeżeli były jakieś przekazywane nagrody, ja w ogóle nie pamiętam, żeby tam była jakaś kwota finansowa w tej chwili. Wydaje mi się, że jeżeli mogło być coś, to tylko jakieś nagrody takie, które też czasami otrzymuje, jakieś książki i takie inne rzeczy. Czyli to, co było w podziękowaniu dla Urzędu Gminy, bo jest tutaj pani Urzędu Gminy Stanowisko Wójta, w podziękowaniu za sponsorowanie, nie wiem, czy to kwoty, czy nagrody. Chodzi może o te nagrody. Tak, tak. Czyli nie było takiej sytuacji. Chyba to, że czy mógłby pan, wrócić i mógłby uzupełnić, bo przecież był jakby... przedmioty na loterię kartowe i tak dalej, to proszę mi wiedzieć, że mi nie zależy na tym, żeby ktoś dziękował mi i nie podkreślam tego, że ja kupuję to za swoje prywatne pieniądze. Po prostu każdy utożsamia mnie ze stanowiskiem, które piastuję. Ja nie koryguję tego. Po prostu bardzo często rzeczywiście czasami o tym mówię, że kupuję różne rzeczy za swoje pieniądze, prywatne, ale nie mówię tego publicznie. Rozumiem pani wójt, jeśli chodzi tu o ceny, jaką pani przekazała, czy myślę, że pani przekazała jako osoba fizyczna, tak?
Nie jako pani wójt, czy gmina nie była sponsorem, tak? Ja w ogóle się dziwię, czy co, chcę rozliczać moim prywatny portfel, czy ja nie rozumiem pytania? Nie, rozliczam pani wójt. Rozliczam pani z budżetu gminy. Czy były zasponsorowane jakieś pieniążki na stowarzyszenie OSP do festynu? Pan Grudzień uzupełni, bo chyba był jakby głównym organizatorem. Organizatorem jest całe finansowe była OSP Drewnika. Dostaliśmy na nagrodę turystyki w zamian za to, że strażacy pilnowali, pomagali przy finale Mistrzostw Świata Polskiego. A resztę, jeśli pana tak to interesuje, koszt festynu pokryła Drewnica w kwocie 3000 zł ze swoich finansów. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, mnie nie interesują koszty, jakie poniosła OSP Drewnica. Wyraźnie mówię. Mi chodzi o koszty, nie o koszty. To wiadomo, jeśli był spokojny, nie ma problemu. Ale my o tym wiemy. Czyli dostaliście państwo z turystyki. Nie z nagrodę. Nie z gminy. Ale turystyka jest tak, skąd? Turystyka jest w gminie. No w budżecie. Panie radny, pan się zastanowi, czy turystyka jest w gminie, czy obok gminie, czy z centrum lub skąd. Ale nie, no powiedziałem panu radnemu, że za to, że tam pomagaliśmy budżetu na Polsztynu, dostaliśmy nagrody dla dzieci na festyn. Dziękuję bardzo. Pani Danelska, bardzo proszę odpowiedzieć na pytanie. Dlaczego pan sądzi, że jest za mało kwot na komisji budżetowej? Z czego to wynika, jeżeli mogę wiedzieć? Bo wiem, że z tego komisja społeczna to mniej więcej tak samo się spotyka przy wspólnym posiedzeniu naszych komisji, robimy sobie poszczególne komisje, więc społeczna budżetowa. Będę mógł sądzić po odpowiedzi pani. Tak? Ile razy się spotyka komisja budżetowa? Komisja się spotyka zazwyczaj raz przed sesją, przez wspólną komisję. Chyba, że jeszcze mogę zaprosić radnych na. Możemy się spotkać. Co raz w miesiącu będą to spotkania niepłatne. Zobaczmy, jak to będzie w preferencji. Rozumiem. Raz w miesiącu. A czy są protokoły z takiej komisji? Tak, są. Gdzie można je obejrzeć, przeczytać, dotknąć? Widzicie co? Braille nie pisze protokoł. Proszę państwa, ja uważam... Proszę, pani nie obraża ludzi. Panie radny Matusek, ja uważam, że takie kwestie to naprawdę poza sesją. Bo one niedobrze wpływają na wizerunek naszej rady. Dziękuję bardzo, panie Wisławie. Teraz proszę pana Piotra Wiatra. O protokoły. Dobrze. Ale to zwracam uwagę. Oczywiście nie zwracam uwagi koleżanki ze swojego bloku, jak to można powiedzieć partyjnego, tylko zwracam pani na. Dobrze. To przepraszam bardzo, że zwróciłam panu uwagę. Teraz Piotr Wiatr. Dziękuję bardzo. Panie wójt, ja zadam pytanie dosyć istotne dla naszej gminy. Chodzi mi o kwestię paliw. Wiemy, że od 1 stycznia będzie zamknięta. Wiem, że to jest ciężki temat dla pani, ale ja spróbuję, korzystając z kamer telewizji, wytłumaczyć, na jakiej zasadzie nie ma jeszcze dzisiaj planu przestrzennego. Pani dostała wczoraj pismo z Pekankowem. Zgadza się, czy nie? Wczoraj wpłynęło do gminy. W związku z rozpoczęciem prac związanych z projektem wyrwaniem i uzyskaniem pozwoleń na budowę stacji paliw Pekan Orlen, z Stegny zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat terminu publikowania zmienionego planu zagospodarowania przestrzennego. I informują tutaj, że 1 stycznia będzie zamknięta stacja paliw. Proszę państwa, kto jest twoim autorem tego pisma? Pekan Orlen, do wójta gminy Stegna. Wczoraj wpłynęło do urzędu gminy. Czyli a można dalej jednocześnie informujemy, że stanie, jak w aktualnym gminie nadaje się do prowadzenia sprzedaży paliw, w związku z tym zostanie zamknięta do czasu rozbudowania nowego obiektu. Proszę państwa, więc powiem tak. Uchwała Rady Gminy o zmianach. Nie o planie przestrzennym, o wprowadzeniu planu, tylko zmiany w tym planie była podjęta w festynu 9 grudnia 2011 roku. PKN Orlen złożyło wniosek dotyczący zmiany zapisów.
osobistego planu zagospodarowania 18 września 2012 roku. Rok temu była też taka poważna informacja, że będzie CPN zamknięty, natomiast minister przedłużył to na rok. Czyli miała pani ponad rok czasu, żeby próbować ten plan zrobić. Ja teraz może przeczytam jeszcze protokół sesji Rady Gminy z 30 sierpnia 2012 roku na moje zapytanie na temat zmian ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i czytam, co pani wójt odpowiedziała. To jest bardzo ważne. Odnośnie realizacji uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stegna Centrum należy wziąć racjonalność tych zmian. Głównymi inicjatorami tych zmian byli państwo Łasińscy, którzy sprawę kanalizacji Rada bardzo dobrze zna. Sprawa państwa Łasińskich została wyjaśniona i w tej chwili przygotowana jest dokumentacja. Stało się tak w wyniku współdziałania państwa Łasińskich ze spółką Mieszek. Kolejną potrzebą zmiany planu zgłosiła pani Ewa Trochimowicz. Z tego co się orientuję, ten problem również się rozwiązał. Jest opinia urbanistów, iż zmiany, o które wnosi pani Trochimowicz, mogą być wprowadzone korektą do planu. Zmiany, o które wnosili państwo Halicy, były sprawą dość kontrowersyjną i długą. W chwili obecnej posiadają pozwolenie na budowę, cała sprawa rozstrzygnęła się po myśli. Dodała, że uważa, iż nie ma w tej chwili tak dużej potrzeby zmieniania tego planu już w tym roku. Uchwała oczywiście zostanie zrealizowana, ale w roku przyszłym. Pani wójt, pani od, myślę, gdzieś listopada 2012 roku wiedziała, że stacja CPN, PKN Orlen, stacja pani, ma przedłużenie na rok czasu, zgadza się, ale pani dobrze też wiedziała, że w 2014 roku będzie definitywnie zamknięta. U pani pracownika dowiedziałem się, że plany, oczywiście już kilka razy się pytają, ale pierwsza wersja była przełom października i listopada. Natomiast ostatnio te plany mają wejść według pani pracownika w marcu 2014 roku. Pani wójt, teraz pokażę następną sprawę. Darowizny w wysokości prawie 400 tysięcy złotych. W tym jest darowizna na sporządzenie nie zmian, tylko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wiatraki Nowa Holandia. W kwietniu pani dostała darowiznę. I proszę panią, pan pierwszą uchwałę, którą pani wprowadziła w tej sprawie o planach przestrzennych, to był wrzesień lub październik tego roku. Jest to raptem 4 miesiące, 5. Tutaj mamy ponad 2 lata. Niedługo będzie 2 lata. Ja mam pytanie, co jest powodem tak zaniedbania ze strony pani, bo to pani przecież występuje o wszystkie decyzje. Będę żądał wszystkich dokumentów związanych w tej sprawie, kiedy pani rozpoczęła. Czy w ogóle pani się w ogóle starała o zmianę tego planu przestrzennego? Bo niewątpliwie zamknięcie stacji paliw no, będzie uciążliwe dla mnie. To jest pierwsza sprawa. Jeżeli chodzi zaś o ten protokół w sprawie, porozumienie w sprawie, widzę, że też pani nie ma odwagi o tym powiedzieć. Ja przeczytam w takim razie. Jest paragraf trzeci, punkt drugi. Strony zobowiązują się, że wszelkie informacje uzyskane w związku z zawarciem tego porozumienia dotyczące w szczególności farmy wiatrowej i przedsiębiorstwa spółki chlebowej wykorzystywać będą tylko w celu realizacji tego porozumienia. Obowiązek zachowania tajemnicy obciąża strony również po zakończeniu okresu obowiązującego.
10 lat. Pani wójt, przecież gmina powinna działać jawnie. O jakie tajemnice chodzi na 10 lat? Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo proszę od razu o... Jeszcze jedno pytanie, tak? Korzystając z uprzejmości pana redaktora i telewizji, mam pytanie takie, bo był też zarzut. Kto zaprosił telewizję na poprzednią sesję? Ja. 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 Jeździłem wszędzie. Wszędzie po kolei jeździłem. A co, jesteśmy nie widziani? Pana Tryjowa i pani przewodnicząca zarzuciła nam, radnym, którzy wyszli z obra, że zaprosiliśmy sobie telewizję. Mi tylko o to chodzi. Od 3 miesięcy nagrywamy sesję Rady w Nowym Dworze Gdańskim, zaczęliśmy powiat i też zaczynamy po kolei. Proszę pana, naprawdę niech pan nie zrozumie myślę. Ja bardzo się cieszę, że w końcu będzie telewizja, możemy to obejrzeć. Ja tylko po prostu mówię, jaki mam zarzut na poprzednie sesje. Dziękuję bardzo. Być może to była moja sytuacja w związku z tym, że redaktor z Gazety Wyborczej dzwonił do mnie z samego rana, mówiąc, że właśnie jakby opozycja tutaj poinformowała o sytuacji i dała numer telefonu mojego, żeby się ze mną skontaktować. Stąd myślałam, że to konsekwencja, a więc jeżeli źle to odczytałam, to przepraszam Państwa bardzo, ale Gazetę Wyborczą na pewno Państwo poinformowaliście. Nasza inicjatywa. Dziękuję bardzo. Ja, panie przewodniczący, chciałbym tylko jeszcze faktycznie tutaj pana redaktora, jak gdyby usprawiedliwić, bo w rozmowie z mieszkańcem w ostatniej sesji pan prawdopodobnie powiedział, że zaproszenie dostał pan od pani wójt, prawda? Absolutnie. 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 To jakiś wymysł jest. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu za odpowiedź, a teraz bardzo proszę panią wójt o odpowiedzenie na pytania pana Piotra Wiatr. Kolejny raz stacja pani wstępnie. Chcę powiedzieć, że najistotniejsza z tego wszystkiego jest informacja, że stacja pani nie spełnia norm, do których zobowiązała stację rozporządzenia Unii Europejskiej, czy też dokumentacja procedury Unii Europejskiej. Takich stacji jest bardzo wiele w Polsce, naprawdę jest ich dużo. Natomiast wszystkie te stacje, które nie spełniają norm, zostały zobligowane do tego, żeby do 2009 roku, tak? Czy nie, 11, bo to jest 13, do końca 11 roku, czy 12, powinny dostosować swoje zbiorniki do norm unijnych, do wymogów norm unijnych. Niestety stacja nasza nie spełniła takiego zobowiązania. To rozporządzenie jest, jeśli dobrze pamiętam, od 2002 albo 2004 roku. Nie pamiętam dokładnie, kiedy ono się ukazało, ale naprawdę duży czas temu, więc przez te wszystkie lata stacja mogła dostosować swoje zbiorniki do zobowiązań. Natomiast nie zrobiła tego. Plan zagospodarowania, który był przygotowywany w 2009 roku, stacja PKN Orlen nie wniosła żadnych uwag do tego planu. Nie wniosła. W związku z tym szukaliśmy w dokumentach, bo też dla mnie to była sytuacja nowa. Nie było takich uwag, wniosków, nie odzywało się. Z tego co wiem, pan wójt uprzednio, pan wójt Wyrzykowski, próbował uzgodnić stację Parmów w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, ale nie zostało to uzgodnione pozytywnie. O tym też, na ten temat też wypowiadał się pan wicewójt Roman Pawłowski, że nie zostało to uzgodnione pozytywnie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. W związku z tym nie znalazło odzwierciedlenia w planie zagospodarowania przestrzennego z tego centrum. Ale obszar, gdzie może być wybudowana stacja CPN-u, został wskazany na wjeździe tutaj od strony Nowego Dworu, jadąc w stronę Stegny po prawej stronie. Tak został też ten plan zagospodarowania przyjęty. W tej chwili PKN Orlen nie posiada żadnej dokumentacji. Chcę państwu powiedzieć, że przy rozpoczęciu, otwarciu tego planu zagospodarowania Stegna Centrum, to PKN Orlen został zaproszony przeze mnie na spotkanie, w którym uczestniczył pan
radny Wiatr i pan radny Wojtek Perkala. Pani przewodnicząca też była na pewno w tym panu uczestniczyła w tym spotkaniu. I wówczas PPRON został poproszony o złożenie wniosków do planu, które zostały otwarte, tak, aby można było je uwzględnić w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego. Trwało to trochę, zanim złożyli te wnioski. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że Zarząd Dróg Wojewódzkich nie czekał na zgłoszenie PKN Orlen też koncepcji zagospodarowania tego terenu podstawowego. I dzisiaj w poniedziałek jestem umówiona w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, ponieważ nie chcą uzgodnić tego CPN-u, dlatego że za małe są wjazdy, za mało miejsca jest na stacjach CPN-u. Potrzebują więcej terenu. W związku z tym projektanci z PKN, którzy pracują na PKN Orlen, zwrócili się do nas z zapytaniem, czy jest możliwość wydzierżawienia, wskazania, w jaki sposób udostępnienia terenu, który zagospodarowany jest tutaj dla OSP i dla potrzeb gminy, bo tam mamy swoje magazyny. Ten teren, który sama stacja posiada, jest zbyt mały, żeby można było zrobić zjazdy, które są zgodne z prawem, z wszystkimi zgodami budowlanymi. Tak więc w poniedziałek jesteśmy umówieni na to spotkanie w Zarządzie Wojewódzkich. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Usiądziemy też do map, sprawdzę, ile metrów, czy jaka powierzchnia byłaby potrzebna CPN-owi. Ale nie dzieje się tak, że nie uzgadniamy tego. Za każdym razem, kiedy są jakieś problemy naszych mieszkańców, to spotykamy się albo z urbanistami, albo z konserwatorem zabytków i te rzeczy na bieżąco są uzgadniane. Nie można zakończyć planu zagospodarowania i przedłożyć Państwu uchwały do podjęcia, jeżeli nie ma wszystkich uzgodnień. Zarząd dróg, niedawno byliśmy z panem Arturem Kozłowskim u konserwatora zabytków, który też nie chce się wyrazić zgody na niektóre działania. Więc to są działka po działce, tematy negocjowane, żeby można było wnieść, jakby udostępnić te tereny mieszkańcom tak, jak oni wnioskują. Państwo wnioskowaliście na przykład o możliwość budynków krótkotrwałych, tak? Na 120 dni. Konserwator nie chce się na to zgodzić, więc tak naprawdę zależy mi też na tym, żeby wynegocjować z konserwatorem taką możliwość dla tych działek, dla których to było bardzo ważne. Tak samo dzieje się z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Za każdym razem negocjujemy z nimi, żeby można było uzgodnić ten plan zagospodarowania stacji, ale nie wszystko dzieje się tak, że można to zrobić od razu. Ja przy rozmowie parę lat temu z przedstawicielami PKN Orlen jasno przedstawiciele wskazali, że jest pewna gradacja wykorzystywania środków finansowych, a także stawiania stacji benzynowych. W związku z tym też firma robi badania wykorzystania tych stacji, które ma i bilansowania środków finansowych, które inwestują. I stacja wstępnie nie była jednym z priorytetów budowy takiej stacji. Tutaj jasno mówiło się, że powstała bardzo duża stacja w Nowym Dworze Gdańskim, ta jest mniejsza. W związku z tym nie znalazła się ona na liście priorytetów w budowie PKR-owej. W tej chwili uzgadniamy możliwość postawienia tej stacji, jakby przyjęcia jej plany zagospodarowania z Stegny Centrum w tej lokalizacji, która jest. Więc nie wydaje mi się, żeby w jakikolwiek sposób, właściwie jestem pewna, że w żaden sposób nie spowodowałam zakłóceń, jeśli chodzi o pracę i o planowanie, bo nie da się zamknąć planu zagospodarowania dla jednej rzeczy. Muszą mieć wszystkie ustalenia dotyczące wniosków naszych mieszkańców, czy też działek, o których pan wcześniej mówił, czy też innych ważnych rzeczy, o których wnosili nasi mieszkańcy. Tak więc rzeczywiście PKN Orlen wtedy, kiedy została wydana taka decyzja, że stacje mają być dostosowane do wymogów unijnych, wiedział już, że
trzeba to zmienić. I nie uważam, że ani ja, ani poprzedni wójt jesteśmy winni temu, że stacja nie została dopasowana czy też dostosowana do wymogów i standardów Unii Europejskiej, do których została zobligowana. Tak więc rzeczywiście może być tak, że jeżeli pan premier nie zmieni swojej decyzji, tak jak w zeszłym roku, i nie przesunie kolejny rok terminu dostosowania, to rzeczywiście stacja może zostać zamknięta. Mogę jeszcze? Tak. Bardzo dziękuję. Pani wójt, pani bardzo dużo i rozległe powiedziała o tej problemie, ale pani nie zrozumiała mojej intencji w ogóle. Pani wójt, przecież ja wyraźnie mówię, że od 2012 roku od września wniosek leży u pani urzędnik gminy. Nie wiem, może pani go nie widziała. To jest ponad rok czasu i to są zmiany, ja mówię. Ja mówię wyraźnie, że pani przyjęła za rodzinę. Rada gminy przyjęła za rodzinę, że pani już nie denerwowała. Od wiatraku na wiatraki, na plan przestrzenny, na zrobienie tego planu. Tu są zmiany, pani nie potrafi tego zrobić. Ja przeczytam bardzo. Przepraszam. Dziękuję bardzo. W związku z potrzebą, to jest wniosek PKN Orlen z września 2012 roku. W związku z przebudową, potrzebną przebudową istniejącej stacji paliw PKN Orlen zlokalizowanej w Stegnie, w przemyśle gdańskiej, która zgodnie z zapisem o miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stegna Centrum przewidziana jest do likwidacji, wnoszę o zmianę zapisów w przedmiotowym planie w zakresie paragrafu 34 odnośnie przeznaczenia terenu 5. Możliwości pozostawienia stacji paliw w obecnej lokalizacji i realizacji jej jako samodzielnego obiektu zamierzenia inwestycyjnego. Nadmieniamy, iż stacja paliw zlokalizowana na działce 782 jest jedyną stacją w Stegnie, przewidziana jest do przebudowy i dostosowania jej do zgodności z obowiązującymi przepisami i normami ochrony środowiska. W załączeniu przedstawiamy koncepcję zagospodarowania terenu dla projektowej przebudowy stacji. Pani mówi, przecież projekt już istnieje. Pani dobrze o tym wie. I pani przewodnicząca, bardzo proszę na grudniową sesję Rady Gminy zaprosić przedstawiciela PKN Orlen. Tak, dziękuję bardzo. Ja chcę dodać, że plan zagospodarowania był przygotowywany przed 2009 roku. Jeśli dobrze pamiętam, to Rada Plan Zagospodarowania dla Stegna Centrum przyjęła w 2009 roku. Wniosek jest z 2012 roku, z września. Więc sami Państwo widzicie, że w momencie, kiedy trzeba było wnosić wnioski do planu zagospodarowania pierwszego, to też PKN Orlen wiedział o tym, że musi dostosować zbiorniki do norm unijnych. Pani Burmistrz, tak więc... proszę bardzo. W 2011 roku Rada Gminy przyjęła uchwałę o zmianach w planie. Pani mówi o planie, mówi o zmianach. Ale chcę dodać, że wcześniej nie było żadnych wniosków, to z 2009, 2010 i 2011 PKN Orlen nie wnosił żadnych wniosków do planu zagospodarowania. Dopiero po naszym spotkaniu napisał wniosek o zmianę tego planu. Ja naprawdę chciałabym się dowiedzieć, na jakim
przykład chciała wprowadzić do porządku obrad, mając już pewność, że wszystkie niejasności zostały wyjaśnione. Czy Państwo mnie rozumieją, czy znowu pana Jadra pytanie było w związku z tą darowizną na wiatraki, ale ja to odczytuję, to stanowisko podsekretarza, że darowizny, dokonanie darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego jest dopuszczalne, tak? Tylko jeżeli, ale nie może podać celu, tak? W umowie tej darowizny. No i stąd bardzo proszę. Żeby nie być znowu żołosłownym. Proszę Państwa, uchwała Rady Gminy z 25 kwietnia 2013 roku. W planie dochodów dokonano zwiększenia z tytułu otrzymania darowizn w wysokości 389 636 zł. I teraz następnie. W planie wydatków dokonano zwiększeń i teraz tu jest. Z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wiatraki na Wacholandii. To jest pierwsza sprawa, ale pierwsza. Może myślę, że Marcin też coś powie. Powiem Państwu jeszcze następną sprawę. Przecież przedsiębiorca, który chciał plan przestrzenny, żeby Rada Gminy uznaliła w Popowie, chodzi o CPN, teraz nie było powiedziane, Pani mówi, na komisji. Pani pracownik, Pani to powiedziała, nawet kwota była podana 25 tysięcy złotych na plan przestrzenny. O czym my mówimy? Pani już nie pamięta tego? Mam pytanie, czy Pani była na komisji wspólnej, gdzie padła ta prawa? Proszę, słucham Pani. Dobrze, dziękuję bardzo, bo ja myślę, że... Czy była na tej komisji? My wszyscy byliśmy na tej komisji. No, dlaczego się śmieją? Dlaczego się śmieją? Ja nie rozumiem. Państwo prowadzicie zbyt dalekie... Państwo prowadzicie zbyt dalekie insynuacje. Ja jestem obecna na wszystkich spotkaniach komisji, albo może na prawie wszystkim nie pamiętam, na której nie byłam, czy też na sesjach staram, to są zbyt ważne rzeczy, zbyt ważne decyzje, żeby na nich nie być. Jeśli chodzi o plan zagospodarowania, jeśli chodzi o wpłatę darowizn, jeszcze raz, na poprzedniej sesji to samo mówiłam, że każdy z mieszkańców, kto chce, każdy człowiek, ma prawo dysponować swoim majątkiem, środkami finansowymi tak, jak chce. W związku z tym, czy też gminy, czy też stowarzyszenia, czy różne inne organizacje mogą przyjmować darowizny i nie jest to niezgodne z prawem. Czy tak, Panie Przewodniczący? Jest to zgodne z prawem. Każdy może przyjąć darowizny. Rzeczywiście nie wolno samorządom przyjmować darowizn celowych. Państwo przyjmując do budżetu środki w postaci jakiejkolwiek darowizny, nigdy nie przyjęliście darowizny celowej. Tak, Pan Skarbnik? Nie było takiej informacji i Państwo w uchwale nigdy nie podejmowaliście takiej uchwały. Tak jak Pan tutaj przeczytał, do budżetu gminy Stegna wchodzą, jakby przyjmowane są różne środki finansowe z różnych opłat, z tytułu dzierżaw, darowizn, podatków. Są to bardzo różne, bardzo różne dochody. W związku z tym te dochody, które są we wspólnym budżecie gminy Stegna, Państwo poprzez swoje uchwały dysponujecie na to, co jest niezbędne. Oczywiście także na to, co na realizację zadań, które przedkłada wójt, przewodnicząca rady lub też Państwo jako rada. I wówczas poprzez podjęcie uchwały zmian w budżecie jesteście dysponentami tych środków finansowych. Chcę jasno zaznaczyć, wójt gminy nie ma takich uprawnień, żeby samemu bez zgody rady zadysponować jakimikolwiek środkami. To są środki publiczne, na straży których stoi prawo i nie ma takiej możliwości, żebym bez Państwa zgody tak naprawdę zrobiła cokolwiek, co, tak jak Pan niestety sugeruje, byłoby niezgodne z prawem.
Dobrze. Nie ma takiej możliwości. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do następnej osoby, pan Marcin Sztuka. Państwa, już nie miałem czytać tej interpretacji dzisiaj, ale jednak się odnosuję do pani wójt i do interpretacji z pierwszej części sesji pana radcy prawnego. Przeczytam odpowiedzi, też są zawarte pytania, tak żeby skrócić, żebyśmy przedłużać, tak? Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Upoważnienia prezesa Rady Ministrów. Na interpelację numer 8523 w sprawie finansowania zmian listowych planów zagospodarowania przestrzennego. Tak, ale to już czytał pan wywiad dzisiaj. Ale, pani przewodnicząca, żeby zrozumieć cały ten plan, rozumiem, całość, a nie wyłącznie kontekst. Zagospodarowania przestrzennego związanych z lokalizacją farm wiatrowych. Szanowna pani marszałek, w związku w nawiązaniu do pisma z dnia 11 września 2012 roku sygnatura SPS-023-8523/12 dotyczącego interpelacji posła na Sejm RP pani Beaty Mazurek w sprawie finansowania zmian listowych planów zagospodarowania przestrzennego związanych z lokalizacją farm wiatrowych z upoważnienia prezesa Rady Ministrów w porozumieniu z ministrem transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Uprzejmie informuję, iż z wyjaśnień przekazanych przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej wynika, że zgodnie z artykułem 14 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to jest dziennik ustaw z 2012 roku, pozycja 647, zwanej dalej ustawą, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego. Przy czym w myśl artykułu 87 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 1987 roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, dziennik 78, pozycja 483 z późniejszymi zmianami stanowi on akt prawa powszechnie obowiązującego na obszarze objętym. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje, iż sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy, zwanego dalej studium oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyłączną kompetencją organu wykonawczego gminy, wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Patrz artykuł 9 ust. 2, artykuł 15 ust. 1 ustawy. Natomiast w myśl artykułu 12 ust. 1 i artykułu 20 ust. 1 ustawy wyłączną kompetencją do uchwalania studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego posiada Rada Gminy Miasta. Podkreślić należy, że Rada Gminy nie jest związana przedmiotowym przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta projektem studium lub planu miejscowego i może podjąć decyzję o wprowadzeniu w wyżej wymienionych projektach dokumentów zmian. Zauważyć należy, że zgodnie z artykułem 3 ust. 1 ustawy kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalenie studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych gmin. Decyzje podejmowane w tym zakresie powinny uwzględniać zasady wynikające z ustawy, a także zasady równoważenia interesów wszystkich zainteresowanych podejmowanymi w projekcie dokumentu rozstrzygnięciami, minimalizowania kosztów konfliktów przestrzennych oraz potrzeby realizacji celów publicznych, interesu publicznego. W związku z powyższym organy gminy przy podejmowaniu decyzji planistycznych powinny się kierować wyżej wymienionymi zasadami, oceniając w sposób obiektywny i bezstronny potrzeby i możliwości zagospodarowania terenów oraz ich przeznaczenia na określone cele. Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 i artykułem 21 ust. 1 ustawy koszty sporządzenia studiów i planów miejscowych obciążają budżet gminy. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poinformował, że do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej docierają informacje, z których wynika, że część gmin próbuje ominąć wyżej wymienione zasady poprzez zawieranie umów z inwestorami, którzy w zamian za uchwalenie dokumentów planistycznych zawierających pożądane przez nich ustalenia zobowiązują się do pokrycia kosztów związanych ze sporządzeniem planu miejscowego poprzez przekazanie gminy darowizny bądź zapłatę wynagrodzenia bezpośrednio projektantom planu. Stosownie do artykułu 888, paragraf 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks Cywilny Dzień Ustaw nr 16, pozycja 13 z późniejszymi zmianami, umowę
przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Jak wskazano w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2006 roku, sygnatura akt 4 CSK-172/08, o bycie prawnym darowizny decyduje zawsze jej nieodpłatność jako istotna przesłanka. Charakter ten traci świadczenie spełnione w celu określonego świadczenia ekwiwalentnego. Z powyższego wynika zatem, że umowa, o której wójt, burmistrz albo prezydent miasta zobowiązuje się sporządzić plan miejscowy w zamian za zobowiązanie inwestora do przekazania na rzecz gminy określonej sumy pieniędzy, nie jest umową darowizny. Ponadto należy mieć na uwadze treść artykułu 58 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, gdyż w miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. Niezależnie od oceny ważności wyżej wymienionych umów, a także ich zgodności z przepisami regulującymi, zarządzanie finansami publicznymi stwierdzić należy, że umowy, w których gmina zobowiązuje się do uchwalenia planu miejscowego posiadającego konkretne ustalenia pożądane przez inwestora, który finansuje uchwalenie tego planu, stałyby w sprzeczności z zasadami obowiązującymi w procedurze sporządzania aktu planistycznego. Wynika to z faktu, iż w procedurze uchwalenia planu miejscowego uczestniczą wszyscy zainteresowani poprzez składanie wniosków do projektu planu studium, uczestnictwa w tworzeniu projektu planu lub studium do publicznego wglądu oraz składania uwag do wyłożonego projektu. Przy założeniu, że ustalenia projektu studium do planu związane z wyznaczeniem terenu pod lokalizacją z góry określonej przez inwestora inwestycji nie mogą ulec zmianie ze względu na wcześniejsze zobowiązania gminy wobec inwestora. Wszystkie uwagi i wnioski kwestionujące te ustalenia musiałyby zostać rozstrzygnięte negatywnie, bez względu na podnoszone w nich argumenty. Nie byłoby to zgodne z obowiązującymi w procedurze planistycznej zasadami, gdyż nie można z góry zakładać negatywnego rozstrzygnięcia składanych uwag. Ponadto wszyscy zainteresowani składający wnioski lub uwagi powinni być traktowani w sposób równy. Organy gminy nie mogą zakładać, że przyjęte w projekcie studium lub planu decyzja planistyczna dotycząca lokalizacji określonej przez inwestora inwestycji uzyska akceptację społeczną, a także, że ostateczny kształt projektu nie będą miały wpływu opinie i uzgodnienia dokonywane w trakcie sporządzania projektu studium lub planu, a tylko w takim przypadku zobowiązanie gminy wobec inwestora do przeznaczenia terenu zgodnie z jego propozycją mogłaby zostać zrealizowana. Zgodnie z artykułem 28 ustęp 1 ustawy naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie powodują nieważność uchwały Rady Gminy w całości lub części. O nieważności uchwały Rady Gminy orzeka wojewoda w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego na podstawie artykułu 91 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1910 roku o samorządzie gminnym. To jest Dziennik Ustaw 2001 roku nr 142, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami. Zawarcie przez gminę umowy z inwestorem dotyczącej uchwalenia studium lub planu miejscowego zawierającego konkretne z góry przewidziane zapisy uznać należy za naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, o którym mowa w artykule 28 ustęp 1 ustawy, co w konsekwencji powinno prowadzić do stwierdzenia ich nieważności. Z informacji przekazanych przez ministra finansów wynika, iż zgodnie z artykułem 4 ustęp 1 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, to jest Dziennik Ustaw z 1960 roku nr 80, pozycja 526 z późniejszymi zmianami. Darowizny stanowią jedno też źródło. Darowizny stanowią jedno ze źródeł dochodów własnych gminy, które są ujmowane w budżecie gminy. Stosownie natomiast do artykułu 5 ustęp 2 punkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw nr 157, pozycja 1240 z późniejszymi zmianami, darowizny zaliczane są do dochodów publicznych. Dokonanie darowizn na rzecz jednostek samorządu terytorialnego jest zatem dopuszczalne, o ile zostało dokonane z zachowaniem warunków określonych w przepisach o finansach publicznych.
Natomiast za niedopuszczalne należy późne przyjęcie przez jednostkę samorządu terytorialnego darowizny z poleceniem zobowiązującym obdarowanego, na przykład do przeznaczenia przedmiotu darowizny na zmianę miejscowego aktu planistycznego w tym zakresie, który umożliwiałby darczyństwo licznie w akcie planistycznym prowadzonej przez niego inwestycji. Na niedopuszczalność takiego postępowania zwróciła uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi w uchwale numer dnia 15 grudnia 2012 roku. Orzecznictwo w sprawach samorządowych na rok 2012. Numer 1, strona 115. Badając przypadek, który przedsiębiorca dokonał na rzecz gminy darowizny jednoczesnym poleceniem wskazującym, że podarowane środki mają zostać przeznaczone na taką zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która umożliwiałaby temu przedsiębiorcy uzyskanie koncesji na prowadzenie działalności na określonych terenach. Ocenie kolegium RIO w Łodzi darczyńca, wskazując w umowie darowizny tak skonkretyzowany cel na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w określonej miejscowości, wkracza w kompetencje wójta jako organu wykonawczego, dla którego należy ocena zasadności wstąpienia do zmiany planu, jak również kompetencji Rady Gminy jako organu stanowiącego prowadzenie do uchwały tej zmiany. Polecenie takie narusza ponadto szereg przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie uchwalania aktów planistycznych. Z poważaniem, podsekretarz stanu Magdalena Młochowska. Dziękuję bardzo. I jeszcze chciałbym Mówi pan, czytając to, panie Marcinie, to ja uważam, że ma pan tu rację, bo to jest wszystko, To pokazuje, jak niektórzy prawnicy, radcy prawni gmin próbują ominąć ustawę. Tu jest, w pierwszej części jest to jasne. I moje główne miało być pytanie. Dostaliśmy materiały na następną sesję, czyli 19 grudzień. I tak patrzę na porządek obrad, nie widzę dwóch spornych uchwał. Chciałem zapytać, co jest powodem niewprowadzenia tych uchwał do porządku i kiedy pani ma zamiar tę uchwałę wprowadzić? Kiedy ja mam zamiar prowadzić, bo to ja ustalam porządek obrad. To znaczy ja bym chciała od was, bo ja w tej kwestii jeszcze będę chciała uzyskać jakieś informacje dodatkowe i planuję to zrobić w styczniu. Oczywiście ja też w 100% zgadzam się z wypowiedzią, którą, znaczy z tekstem, który pan przeczytał i w ogóle nie mam wątpliwości co do przesłania tego tekstu. Tylko tam jest taki drobny niuans, który jest klucz wszystkiego. Ja mam pytanie, czy pan widział, że my w gminie Stefan mamy taki dokument, czy też takie porozumienie, czy taką umowę darowizny, w której jest napisane, na jaki cel ta darowizna zostaje przeznaczona. Czy pan widział taki dokument? Panie wójt, zadając to pytanie, doskonale pani wie, że taki dokument widziałem. Dziwię się, że pani takiego dokumentu nie zna, będąc radną poprzedniej kadencji. Nie ma takiej możliwości, żeby w umowie, którą podpisałabym, chyba że podpisał ją poprzedni wójt. Nie będę się do tego wypowiadać. Nie ma takiej możliwości, żebym ja jako wójt gminy Stegna w tej chwili podpisała umowę darowizny jakąkolwiek celową, ponieważ ona jest niezgodna z prawem, zgodnie z tym, co pan przeczytał. To jest taka różnica. Nie mogą być przyjmowane przez jednostki samorządu terytorialnego darowizny celowe. Zgadzam się w tym 100%. I to jest, nie ma tutaj o czym dyskutować. Natomiast ja nigdy nie podpisałam takiej umowy darowizny i jej nie mam. Więc w związku z tym moje pytanie jest proste. Czy pan widział, żebym ja jakąkolwiek umowę taką podpisała, która byłaby oczywiście jeszcze zaparafowana przez radcę prawnego, bo nie podpisuję umów, które nie są zaparafowane, nie są dopuszczane i zaopiniowane przez radcę prawnego. Czy pan widział taką umowę? Panie wójt, nie widziałem umowy podpisanej przez panią. To jest jedna kwestia. Ale państwo zarzuty stawiacie mi. Więc pytanie jest proste. Czy pan widział taką umowę? Nie, takiej umowy nie widziałem. Wszystko. Nie wszystko. Pani wójt, nie wszystko. Pytanie, to może zacznijmy po kolei. Czy pani wie, na czyj wniosek zostało przystąpienie do sporządzenia studium gminy Stegna i kto finansował to studium? Ja rozumiem, że teraz będziecie.
poprzedniego wójta i za poprzednią kadencję, tak? Panie, była pani radną, powinna mieć pani taką świadomość. Mieszkańcy. Mieszkańcy są zobowiązani także do tego, żeby wiedzieć, że coś. Pani radna, ja proszę bardzo, konkretnie, bo na komisję zostawmy to. Czy jakieś konkretne pytanie jeszcze? No konkretne pytanie było takie. Ale nie będziemy roz... Co było, co jest powodem niewprowadzenia uchwał na posesję, skoro pani wójt uważa, że jest wszystko w porządku i nie ma... Ja wprowadzam uchwały, panie przewodniczący, porządek obrad ja sporządzam i ja powiedziałam, że ja jeżeli się nie zorientuję tej kwestii, że wszystko jest okej, to ich nie wprowadzę. Dobrze, to jeszcze chciałbym się odwołać, pani wójt często wspomina o swoich wysokich granicach moralnych, czy o obchodzenie ustawy i prawa tymi darowiznami. Czy to jest moralne według pani? W żaden sposób, powtarzam to kolejny raz, nie zostało tutaj złamane prawo. Nie ma takich umów, które podpisałabym niezgodnie z prawem. Nie ma. Ale chciałabym jeszcze wrócić do tego, o czym pan mówi, jeśli chodzi o plan zagospodarowania wiatraków. Bo państwo cały czas podnosiliście też, że jakby plan jest robiony nie w konsultacjach z mieszkańcami i tak dalej. Cała procedura, która do tej pory została przeprowadzona, a przypomnę, że trwa ona od 2009 roku, czyli niemal 4 lata. Wcześniej w 2006 roku, tu jak pan Kozłowski ostatnio mówił, były rozpoczęte badania środowiskowe przelotów ptaków, więc przy studium uwarunkowań. Więc wszystko to, co jest związane procedurą z informowaniem mieszkańców, zostało zrobione. A to już na ostatnim etapie, na pierwszej części sesji mówiliśmy na ten temat. Czy jeszcze coś pani jeszcze? Tak, pani przewodnicząca. Skoro mówimy o tych rzetelnych konsultacjach społecznych, jedyny dokument, który pokazuje liczbę osób, które brały w tych konsultacjach społecznych, i co udało mi się zdobyć z gminy, to są 3 osoby, które brały udział w konsultacjach społecznych od momentu przystąpienia do pracy nad studium do uchwały o zatwierdzenie planu miejscowego. Ale czy to jest wina, panie wójt, że jest takie zainteresowanie mieszkańców? Pani przewodnicząca, ja może państwu przeczytam protokół z debaty publicznej w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu studium i uwarunkowań i zagrożenia przestrzennego. Ale wie pan co, pani, to są wolne wnioski, informacje. Muszę prześle pan to nam na pocztę i sobie sami przeczytamy. Pani przewodnicząca, mieszkańcy sobie wyrażają opinię sytuacji, kiedy nie są dogłębnie poinformowani o problemie i nie mają możliwości obiektywnego wyrażenia swojej opinii. Przeczytam pani, tu mam podkreślone te pytania do wójta, poprzedniego wójta. Andrzej Stupiewicz. Dlaczego przystąpiono do zmiany studium? Przyczyną przystąpienia do zmiany studium było między innymi pytania o tereny pod ferły wiatrowe od zainteresowanych inwestorów. Wejście w życie programów Natura 2000, brak uzgodnień z instytucjami Urzędem Morskim obowiązującego studium, wnioski z ośrodków czasowych Fala, Bałtyk i Netto. Tu chodziło o uzdrowisko. I teraz czytamy dalej. Ale co ma na celu? Proszę powiedzieć wstępnie. Możemy, ale za chwileczkę. Ale panie Marcinie, proszę powiedzieć wstępnie, co ma na celu? Dwa ostatnie zdania. Dobrze, proszę. Grażyna Szemandera. Trzy osoby zainteresowane zmianą studium ponoszą koszty sporządzenia nowego dokumentu. Czy dokument jest sporządzony na koszt gminy, czyli z podatku? Wójt. Sporządzenie nowego studium jest finansowane z darowizny, jaka wpłynęła na konto gminy. Kto odpowiadał na to pytanie? Jaki wójt? Wójt Wyrzykowski. Rozumiem. Ale co to ma? Pani przewodnicząca, mówimy o całym mechanizmie. Jak to wygląda w naszej gminie? Pan Włodarski. Domyślam, że księże Wojciech będzie napisane. Kto do darowiznę na sporządzenie zmiany studium? Wójt. Właściciel gospodarstwa rolnego w Książęcych Żyłach. Czyli przy założeniu, gdzie studium ma określić, gdzie mogą być wiatraki, już
inwestor czy właściciel ziemi, gdzie stwierdzono, że będę postawy przekazał narodowi. I mój wniosek jest taki, że i studium, i plan to jest po prostu mowa biznesowa. To jest zawarcie bez konsultacji społecznej, bo konsultacje to się nie mogły odbyć, bo tylko skomplikowały wywiązanie się z umowy. I tylko tyle. Dobrze. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego. Pan Mariusz Ogrodowski. Pozwolę sobie usiąść, myślę, że dostaję taka moda dialogu, będę też siedział. Dobrze, dziękuję. Chciałem poruszyć inną sprawę, ale też zabiorę głos odnośnie CPN-u, zamknięcia CPN-u w mojej miejscowości, w której jestem sołtysem, bo z uwagą przysłuchiwałem się dialogu, który tutaj Państwo prowadziliście. Pani wójt za najistotniejszą sprawę poruszyła temat, cytuję: najistotniejszą informacją jest fakt, że stacja nie spełnia wymogów i standardów Unii Europejskiej. Pani wójt, najistotniejszą informacją jest to, że 1 stycznia wielu mieszkańców nie będzie miało możliwości zatankowania w miejscowości Stek na paliwa. To jest najistotniejsza informacja, pani wójt. Proszę sobie ją zakodować. Dlatego to pani też zwracam uwagę, pani o tym mówię, bo w dalszej części swojej wypowiedzi powiedziała pani, że nie czuje się pani winna, ani pani, ani nie uważa pani, że winny jest poprzedni wójt za tą sytuację, która zaistnieje. Albo zaistnieje, bo jeszcze jest może możliwość odroczenia przez ministra gospodarki tej decyzji. Czyli, że nie jesteście odpowiedzialni za tą decyzję, że w żadnym stopniu. A ja pani w krótkiej swojej wypowiedzi, bo widzę, że pani już zmarzła i już też chcą wychodzić, przytoczę, gdzie widzę zarówno pani winę, pani zastępcy, widzę także winę poprzedniego wójta, ale i także widzę winę ze strony PKM Orlen. Ja proszę panią, widzę winę z tej strony, tak? Że pani jako gospodarz, przynajmniej tak jak ja bym był, jakby przyszedł do mnie, nieważne, ja już nie mówię o roku 2009, tylko o roku 2011-2012, przedsiębiorca i powiedział, że chce zainwestować 4 miliony złotych, chce zainwestować w rozbudowę stacji CPN, PKN Orlen, chce spowodować tym, że będzie stacja czynna 24 na dobę, że będzie pracowało więcej osób, więcej rodzin będzie miało z tego utrzymanie. Ja bym tego człowieka, czy tego kogokolwiek nie wypuścił z gabinetu. Zrobiłbym wszystko, żeby doprowadzić do podpisania jakiejś wstępnej umowy, porozumienia, oświadczenia jakiegokolwiek, czy rzeczywiście ma taki zamiar, czy coś takiego zrobić. Pani nam na jednym z zebrań wiejskich oświadczyła, że nikogo takiego u pani nie było, że nikt tego nie powiedział. Na następnym zebraniu, na którym już pani nie była, poprosiłem przedstawiciela ze stacji, mówił całkiem co innego. Nie wiem, po której stronie leży piłeczka. Winę pana zastępcy, winę pani, widzę także taką, i winę poprzedniego wójta, że jako wodarze założyliście z góry. Jest miejsce uzgodnione w planach zagospodarowania przestrzennego na stacji CPN-u na Wrocie Stejnej i mam to gdzieś. Czy ktoś sobie chce, czy ktoś sobie nie chce, czy ktoś sobie chce zmieniać, tam będzie CPN. Pan wicewójt nawet mówił, ja wyślę pismo do jakiegoś innego operatora, bodajże do Lotosu, na pewno zainteresuje go i powstanie stacja CPN-u na Wrocie do Stegny. Okazało się guzik prawdą. Nikt nie jest zainteresowany w chwili obecnej prywatny przedsiębiorca. Ja tak upatruję w tym, pani winę, przez półtora roku, odkąd pani wie, przez półtora roku pani tak naprawdę teraz podała informację, to nie jest tak nic, że nic się nie dzieje, że nic nie uzgadniamy. Proszę panią, półtora roku za późno. Ja rozumiem w jednym względzie pani, że dojrzała pani do tego, że to będzie wielki problem od stycznia, że wielu mieszkańców będzie na panią przeoczyło
Ja wszystko zrobię, żeby tylko nic do mnie nie przylgnęło, nie powiedziano, że nie ma nic w tym mojej winy. Ja to rozumiem, bo też bym tak robił. Też bym powiedział, że nie ma mojej żadnej winy. Natomiast fakt jest taki, że przez 2 lata nie zostało zrobione nic. I najważniejszą informacją jeszcze raz jest taka, że wielu mieszkańców będzie musiało zrobić 15 km w jedną stronę i 15 w drugą, po to, żeby zatankować za 50 zł, bo takich jest wielu. Wydam najpierw 20 zł, żeby zatankować za 50. Takich jest po prostu mieszkańców wielu. I to jest najważniejszy problem, proszę Pani. Powiedziała Pani, że winą jest PKN Orlen, że Pani nie widzi żadnej dokumentacji technicznej. Ale to Pani wiele razy powtarza, że nigdy nikt nie wyda za nią złotówki, zanim nie będzie Pani miała uchwały. Tak samo PKN Orlen nie wyda złotówki na dokumentację techniczną, skoro nie widzi woli ze strony gminy, żeby zmiany na zastosowanie przestrzennego się zmieniły. Widzi Pani coś nienormalnego, że PKN Orlen nie zrobi dokumentacji? No nie zrobi jej, bo skoro wiedzą, że tam nie mogą mieć, nie ma woli, żeby tam CPM powstał, to jej nie tworzą po prostu. Taki jest najważniejszy problem. Najważniejszą jest sprawa. I tutaj się z Panią zgadzam, że CPM będzie zamknięty. Ja rozumiem, że Pani go nie, że Pani nie chce podnieść za tego odpowiedzialności, ale częściowo Pani jest także odpowiedzialna. Częściowo poprzedni wójt i częściowo także władze stacji. Jeżeli chodzi o sprawę planu zagospodarowania, który Państwo wałkujecie, ja oglądałem dzięki telewizji, oglądałem, nie miałem okazji być na początku sesji poprzedniej, obejrzałem sobie tą część sesji w internecie. Wałkujecie za wczesną sprawę, a wystarczy powiedzieć krótko. Pani wójt, palnęłam głupotę, powiedziałam głupotę na komisji, źle użyłam swoich słów, że darowizna będzie przeznaczona na wiatraki i byłby po temacie. Bo Pani mówi, że Pani tego nie mówiła, a wiele osób mówi, że mówiła. Nie zawsze mówi się, czasami są emocje, nie zawsze się mówi wszystko, co jest mądre. Ale trzeba się czasami umieć do tego przyznać. Pani mam głupotę, może nie takich słów użyłam i byłoby po temacie. A teraz wałkujemy ten temat, czy pojawiło się słowo, że Pan przeznaczy darowiznę na coś, czy nie, tak? I przez to jest tak naprawdę te uchwały i taki jest porządek sesji. Teraz króciutko już do mojej sprawy, bo chciałem poruszyć temat, w której się zapisałem. Jest to uchwała 7.5, bodajże 7.6 przeszła. Pani, nie wiem, do kogo zapytać, Pani Przewodnicząca, czy do Pani wójt, czy może do pełnomocnika w sprawach pozorowych, bo jest to tak naprawdę chyba pierwsza uchwała, którą widzę, że przechodzi 4 głosami za, 3 przeciw, 6 wstrzymujących się. Znaczy, że wielu radnych, 3 przeciwnych i 6 wstrzymujących się, ma jakieś tam zastrzeżenie. Chciałbym poznać, co tak wielu radnych poruszyło. 9 radnych w tym programie, co jest tak nie tak, że nie potrafili podjąć decyzji zagłosować za tą uchwałą. Uchwała na ustawowy skład rady na 15 przechodzi 4 głosami. 9 przeciw. Co tak, coś takiego było tam, co Państwa, co spowodowało, może ktoś radny w odpowie, nie wiem. Nie wiem, komu mam to pytanie zadać. Ja myślę, że te osoby może wiesz, przedstawiłyby stanowisko swoje, dlaczego były przeciw. Ja wiem, że te spotkania wstrzymały się, tak? Ale aż 9 głosów nie potrafiło się określić. To im się nie podoba w tym programie na 2014 roku. Ja rozumiem. To była, proszę Państwa, jeżeli chodzi, jeżeli ktoś nie wie, to jest przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do realizacji na 2014 rok. Ja myślę, że to chodzi o to spotkanie z Panią. Czy ktoś chciałby się wypowiedzieć? Tak, muszę się wypowiedzieć, dlatego byłam przeciwko. Dlatego, że odbyło się to spotkanie faktycznie, jakby nie wszyscy razem wzięli w nim udział. No i my zgłosiliśmy swoje jakby wnioski, zastrzeżenia co do tego planu. Miało odbyć się kolejne spotkanie, w związku z tym jakby, że uchwała nie została wycofana, no to jakby byliśmy przeciwko, tak? Ponieważ mówię, jakby uważamy, że ona nie jest doskonała i widzimy tutaj potrzeby zmiany i takie zmiany też proponowaliśmy, w związku z tym byliśmy przeciwko. A ja myślę, że też chciałabym poznać jakby opinię osób, które się wstrzymały, bo jak no mówię, my mamy konkretne jakby wnioski i konkretne zastrzeżenie. Osoby, które się wstrzymały, to ja nie wiem, czy wstrzymały się dlatego, że mi się nie podoba to, że nie wiem, właśnie jakby sam ten program
czy mają też jakieś swoje spostrzeżenia? Nie wiem. Bo w tym momencie, w którym Państwo jeżeli macie jakieś wątpliwości, coś zauważyliście, to można było to uchwałę spokojnie wycofać i popracować nad nią dlatego, jeszcze. Dlatego przepraszam, że odważyłem się do powiedzieć. No po raz pierwszy Pani uchwały, gdzie 4 razy jest tylko za i będzie ona realizowana, tak, na 2014 rok. Proszę bardzo, Panie Marcinie. Panie Przewodniczący, wstrzymałem się z tego powodu, że byłem uczestnikiem spotkania Komisji Antykorupcyjnej z częścią Rady, bo chyba wszyscy nie byli. I nie podobało mi się brak porozumienia między radnymi zaangażowanymi w ten program, znający temat, z częścią Komisji. Nie chciałem żadnego tutaj konsensusu i jakiegoś woli, jak wspólnych zmian i porozumienia tego programu i z tego względu się wstrzymałem. Rozumiem, dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby się wypowiedzieć? Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz bardzo proszę Pana Wójt, czy chciałaby odpowiedzieć coś? Ale w jakiej sprawie? Ja w sprawie Pana Szczepanowicza powiedział. Na temat darowizny, ja to chcę powiedzieć. Dobrze, ale wie Pani, w tym momencie nie chcę się Pani na ten napis. Na razie niech Pani Wójt już odpowie. Więc jeśli Państwo pozwolą, to od początku informacji, które przekazał Pan Sławomir Szczepanowski. Jeśli chodzi o wrócę dalej do tego tematu, nie było takiej, nie było inspekcji CPN-u, nie było takiej sytuacji, żeby przyszedł przedstawiciel Orlenu, to co jest powtarzane, i zaproponował jakąś inwestycję w wartości 4 milionów złotych, tak jak Pan to mówi. Pani mnie słucha, nie mówię przedstawiciel na następnym zebraniu, to Pani nie to tak jak powiedział to przedstawiciel na zebraniu, pracownik jako przedstawiciel. Podało się jako przedstawiciel. Dobrze, w każdym razie tak, u mnie nie było żadnej osoby, która zechciałaby zainwestować 4 miliony złotych w stację CPN-u tutaj w Stegnie, w centrum Stegna. Nie było. Tak jak powiedziałam wcześniej, odbyło się wcześniej spotkanie z przedstawicielami PKN Orlen, w którym uczestniczyło dwóch naszych radnych, czyli pan Piotr i pan Wojciech Pekana. I nie było mowy na tym spotkaniu o tym, żeby ta inwestycja była tak duża i obejmowała taką kwotę. Mówiliśmy o tym, że tak jak powiedziałam, że jest pewna gradacja wydatkowania środków, jeśli chodzi o PKN Orlen. Chcę zauważyć, że też stacja CBM-u w miejscu, w którym prowadzi swoją działalność, nie ma zbyt dużego obszaru. I pewnie wszyscy o tym wiemy, że tak naprawdę, żeby budować stację wartości 4 milionów złotych, to na to też potrzeba terenu. Teren, który jest w dyspozycji stacji, z tyłu wszyscy wiemy, że jest to za tym jest teren gminy Stegna, tam też OSP ma swoje garaże. Nasi pracownicy, znaczy my mamy też swoje garaże i miejsca składowania różnych materiałów budowlanych i innych rzeczy. Więc jakby PKN Orlen nie ma też tam takiego terenu. Pewnie będzie tak, że jutro poniedziałek, kiedy spotkamy się, kiedy usiądziemy też do tych map, to okaże się, albo zostanie przesłana nam informacja, jak duży teren PKN Orlen chce od nas pozyskać, w jakiej formie. Więc pytanie jest takie, trochę retoryczne, czy oddamy swój teren na stację za 4 miliony złotych, której właściwie nikt nie zaproponował oficjalnie jeszcze, nie było takiej propozycji, a tak naprawdę, gdzie wówczas wszystkie materiały budowlane, samochody i tak dalej, strażackie, to cała baza mogłaby się gdzie indziej znaleźć. Ale jak dotąd nie było takiej propozycji. Nikt u mnie z taką propozycją nie był. Także myślę, że jeśli chodzi o wolę gminy, to ja jestem absolutnie na tak, żeby współpracować z przedsiębiorcami i stwarzać możliwości rozwoju się przedsiębiorstw, natomiast nie było takiej możliwości. Jeśli chodzi o przeproszenie za darowiznę, to chcę powiedzieć, że ja nigdy nie powiedziałam o żadnych darowiznach celowych. Nie mam za co przepraszać. Oczywiście za każdym razem jest to Państwu wyjaśniane, jeżeli ktokolwiek chce płacić jakąkolwiek darowiznę, która nie może być celowa do budżetu, Państwa jako radni, podejmujecie uchwałę, na co później te środki przekazać, tak jak wszystkie inne
które są w budżecie gminy. Jeśli chodzi o uchwały, w cudzysłowie alkoholowy program, ten antyalkoholowy, to programem alkoholowym, to odbyło się wspólne posiedzenie komisji, na którym powinniśmy wszyscy przepracować zawarte tam propozycje. Odbyło się później spotkanie niektórych radnych, czyli komisji budżetowej i komisji społecznej z przedstawicielami komisji antyalkoholowej w cudzysłowie. I dwa takie spotkania powinny wyjaśnić, o co chodzi, jakie są rekomendacje działania i jakie są tutaj propozycje prowadzenia tej profilaktyki alkoholowej. Może trzeba ich więcej, jeśli Państwo macie wątpliwości. Ja myślę też, że tak jak wszystko może ulegać zmianie, także też Państwo po kolejnych konsultacjach z komisją alkoholową możecie wprowadzać zmiany i o tym też rozmawialiśmy, możecie wprowadzać zmiany i swoje sugestie po wypracowaniu swoich stanowisk w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy. Mogę Pani Przewodnicząca jeszcze ocen tego, co powiedziała, tak? Pani mówi odpowiedziała. Pozwolę sobie też dwa zdania. Czegoś nie rozumiem. Ja Pani nie mówiłem w ogóle, żeby Pani przepraszała, tylko że można się wycofać i powiedzieć, że takich słów użyłam. Ja nie rozumiem teraz już widocznie tych radnych, którzy nawet nie zareagowali na to, tak, którzy pomawiali Panią, nie pomawiają w dalszym ciągu, o to, że takich słów użyłam. Bo ktoś z Was kłamie po prostu. Ktoś z Was jest Pan, co Pani mówi, że Pani nie użyła takich słów. Ci radni twierdzą, że użyła Pani takich słów. Co więcej, pozostała część Rady też się temu przysłuchuje. Także Ktoś z Was kłamie, to jest tylko taki mój wniosek, krótki. Jeżeli chodzi o kwestię, zadała Pani pytanie retoryczne, czy jest to, uważa Pani za słuszne oddać ewentualnie część terenów gminnych komuś, kto tam coś chce, czy coś nie chce, czy rozbuduje, czy tak. Tak Pani powiedziała, czytam Pani wypowiedź. Pytanie retoryczne, czy oddamy teren gminny komuś, kto się pojawi, bądź nie pojawi. Ja Pani powiem jedno. Pani powinna wiedzieć, że ma Pani takie możliwości zapisu, ewentualnie w umowach, dzierżawy, żeby przeznaczyć tym celem poddaną działalność w danym przypadku, tylko i wyłącznie, czyli w rozbudowie stacji CPR-u nowoczesnej. Może Pani zrobić, co Pani chce, może Pani, jak Pani chce zapisać Pani w tej umowie. Także jeżeli w ciągu na przykład 3-4 miesięcy nic się na tym terenie nie wydarzy, Pani ten teren może mieć z powrotem jeszcze z karami, którymi może Pani im tam naliczyć. Wszystko może Pani zapisać, co Pani chce. Ważne jest jednak tylko to, że to, co Pani mówi, że te rozmowy, które się dzieją się półtorej roku za późno, tak? Teraz uzgadniacie, teraz się spotykacie. To było trzeba rozmawiać półtorej roku temu. O to chodzi, Pani mówi. O to chodzi. Ja rozumiem, że Pani wszystko powie, żeby odbić piłeczkę od siebie. Dobrze, dziękuję bardzo. Rozumiem. Dziękuję. Jeśli jeszcze... Proszę. Chciałem złożyć dwa wnioski formalne do Pani Wójt. Pani Wójt, skoro uchwała budżetowa z kwietnia jest w obiegu, bardzo bym prosił te darowizny w wysokości 389,636 zł na piśmie. Rozbić mi, kto, konkretnie osoba, ile wpłaciła na konto Urzędu Gminy. I drugi wniosek. Żądam odsłuchania komisji. Proszę bardzo przygotować nagranie komisji, gdzie była mowa o planie przestrzennym i kwoty 25 tysięcy przeznaczenia jako darowizny. To są moje dwa wnioski. Dziękuję bardzo. A to wnioski. Jako Pani jeszcze chciała coś powiedzieć w tej kwestii? Chciałam być w sprawie firmy Flewopol. Jeżeli radni wiedzą konkretnie, Pani mówią, Flewopol nigdy nie dawał żadnej darowizny budowę wiatraków. Także niech Pan, który to mówi, to nie oczarnie nikogo, bo to nie jest prawda. To nie jest prawda. Nigdy Flewopol nie płaciło żadnej złotówki na dla zagospodarowania terenu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Pan Wojciech Pękala. Pan Wojciech Pękala, bardzo proszę. Czyli rozumiem, że protokół, który otrzymałem Urzędu Gminy, kłamie, tak?
jest sfałszowana. Bo protokół mówi jasno, cytat wójta, na studium gminy Stetna darowiznę przekazało gospodarstwo Książęcy Krzyło. Dobrze, dziękuję. Pan Wojciech Pękala, bardzo proszę. Mam tylko jedno pytanie do pani wójt dotyczące tego budynku na wieży do Stetna po CPN. Czy coś jest ustalenia z właścicielem temat usunięcia tego budynku? Jeżeli pani przewodnicząca pozwoli, to może ja odpowiem na to pytanie. Rozumiem, że chodzi o ten kontener, gdzie była tutaj stacja kontenerowa Panki. W tej chwili jesteśmy po rozmowach z nadzorem budowlanym. W związku z tym, że ten jest gminny, a nie ma właściciela tego budynku, właściciel prawdopodobnie żyje, nie ma spadkobierców, uzgodniliśmy z nadzorem budowlanym, że nadzór budowlany wyda nakaz rozbiórki i poszukiwania terenu dla gminy. Tak? Mimo, że my nie jesteśmy właścicielem, żeby to uporządkować. My nie możemy dysponować majątkiem, który nie jest naszą własnością, ale po rozmowach z Piotrem Nadzoru Budowlanego uzgodnione zostało takie stanowisko i taki to postępowanie. Więc mam nadzieję, że w ciągu miesiąca czy dwóch, jeżeli dostaniemy nakaz rozbiórki, to poczniemy takie starania, żeby ten obiekt, który nie dość, że szpeci, to jeszcze zagraża bezpieczeństwu, bo tam są szyby powybijane, żeby zniknął z tego miejsca. Czyli rozumiem, że to gmina rozbierze, tak? Jak będzie taki nakaz? No jeżeli dostaniemy nakaz, będziemy starać się to zrobić, tak? Jeżeli z przepisów będzie wynikało, że na przykład że my będziemy właścicielem tego obiektu rozebranego, to możliwe, że zdecydujemy się na jakiś krok, gdzie w zamian za rozbiórkę ktoś będzie mógł zabrać ten obiekt, tak? Albo sami to rozbierzemy, ale to dopiero możemy na ten temat rozmawiać w momencie otrzymania decyzji nakazu rozbiórki tego obiektu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, na tym kończymy obrady. Zamykam 18. sesję Rady Gminy Stegna. Dziękuję bardzo.